Jaworzno od jakiegoś czasu stara się być przyjazne dla rowerów. Akcje rowerzystów, ścieżki rowerowe, planowana autostrada rowerowa i przystanki, które można napotkać w wielu miejscach w mieście. Problem w tym, że wygląd przystanków odstrasza. Większość z nich jest w opłakanym stanie, a przecież powstały nie tak dawno temu. No, przedtem było czyściej. Teraz to takie widzimy. Jeszcze po tych wakacjach to takie bałagany. A koszy na śmieci to pokradli. Planieć. Skoro o tym mówić. Jeden z mieszkańców, który jest oburzony zaniedbaniem tych miejsc, udostępnił naszej redakcji zdjęcia, na których widać, jak przystanki wyglądały jeszcze w lipcu ubiegłego roku. Zdjęcia mówią same za siebie. Wówczas było schludnie, czysto, a oznak chuligaństwa można było szukać na próżno. Tymczasem już rok później przystanki odstraszają swoim wyglądem. Sprawdziliśmy kilka lokalizacji. Na popularnym Zalanym, tuż przy ławkach, mnóstwo śmieci i dodatkowo ktoś wrzucił niemal do wody specjalny stojak na rowery. Wlepali do wody i co oni to, młodzi to co oni tam, no ja nie wiem, panie, co się tu dzieje. Czy to mu przeszkoda taki klocek na rower postawić, no to on tulają, kurde, do wody i mokrze tam we wodzie. Mimo to nadal nikt tam nie posprzątał. Kolejnym punktem jest Celinowa Górka w Jeleniu. Tam podobnie. Mnóstwo śmieci, butelek po alkoholu, zdewastowane ławki to tylko niektóre z usterek. Chrząstówka. Tu również wandale dali o sobie znać. Ławki są zniszczone nożami lub scyzorykami, popisane, a wkoło można znaleźć ogromną ilość śmieci. Pan widział czasem, jak tu wygląda? To pojęcie ludzkie przechodzi. Dewastują też? Też, bo wie pan, no, to znaczy, no nie żeby wywracali coś, nie. Butelki, puszki, co tam, te wszystko rozrzucają. Jeszcze do niedawna zdewastowana była tablica informacyjna, którą wandale popisali obraźliwymi bohomazami. Dwóch takich panów jechał, na rowerach jechali i właśnie tu przystanęli przy tego. Mówili, że oni to kiedyś sprzątali, że codziennie tu. No i był taki okres, ale teraz... Kiedy to było? Kiedy taki okres według pani, że było... No gdzieś 3-4 lata temu, 3-4 lata, może nawet więcej, to było czysto. Bo codziennie rano czy w popołudniu przychodzili i te wszystkie te opróżniali. No ale teraz od jakiegoś czasu, no ci panowie mi powiedzieli, że póki my sprzątali, to było jako tako, a teraz to jest okropny bałagan. A w innych miejscach pani widziała też takie punkty? Jak... Tu jest tak, jeszcze tam jest pod lasem, też jest taki ten i tam jest tak samo, bo taki bałagan. Na Grodzisku niewiele lepiej, choć w całej stawce wypada ono najschludniej. Tam jednak, podobnie jak w innych miejscach, znajdziemy mnóstwo papierosów, a ławki i tablica zostały zdewastowane markerami. I jeszcze jeden punkt, Długoszyn. Tutaj nie ma już nawet tablicy informacyjnej. Podobnie jak w innych miejscach, jest tu dużo śmieci. Tu jest takie miejsce wygodne, żeby sobie przyjść, posiedzieć i coś tam poniszczyć, więc... Więc niszczą, no tak. No. Nie ma po prostu kultury chyba w Polsce, żeby jakoś tak dbać o to, prawda? Żeby wszyscy dbali o to, że to jest nasze do korzystania. Tak. Czy ktoś w końcu zainteresuje się sprawą i przywróci blask przystankom?